Berlin, 23 stycznia 1914 roku. Przekład i udźwiękowienie Krzysztof Jaros. Zajęliśmy się możliwymi niuansami światopoglądowymi, nastrojami światopoglądowymi i tym podobnymi, które mogą zawładnąć duszą ludzką. A ponieważ z szerokiego pola tego tematu mogę naprawdę uwypuklić tylko pojedyncze punkty widzenia, chciałbym naświetlić jeden z nich za pomocą szczególnego przykładu. Załóżmy, że człowiek żyje w świecie w taki sposób, że w jego dyspozycjach kryją się szczególne siły, które determinują go do tego, by działał na niego niuans światopoglądu, idealizmu. Mówiąc inaczej, uskutecznia w sobie światopoglądowy niuans idealizmu. Załóżmy, że czyni go czynnikiem dominującym w swoim życiu wewnętrznym i że zasila go siłami nastroju światopoglądowego w swojej duszy, który wczoraj określiłem jako nastrój mistycyzmu, nastrój Wenus. Dlatego, gdyby chcieć posłużyć się symbolami astrologii, można by powiedzieć, że konstelacja duchowa takiej osoby w jej dyspozycjach duchowych jest taka, że Wenus jest w baranie. Wyraźnie zaznaczam, aby nie doszło do nieporozumień, że chociaż konstelacje te są dużo bardziej znaczące w życiu człowieka niż konstelacje horoskopu zewnętrznego, to nie pokrywają się one z narodzinowym horoskopem zewnętrznym. Jest bowiem tak, że wzmożony wpływ, jaki wywiera na duszę ludzką fakt mistycyzmu stojącego pod znakiem idealizmu, że wpływ ten czeka na sprzyjający moment, w którym będzie mógł zawładnąć duszą, aby w jak największym stopniu wydobyć to, co może wyjść z mistycyzmu stojącego pod znakiem idealizmu. Nie musi być tak, że te wpływy, które zaznaczają się poprzez mistycyzm, będący pod znakiem idealizmu, zaznaczają się dokładnie w momencie narodzin. Mogą one odcisnąć się przed narodzinami, a nawet po nich. Krótko mówiąc, czekają na moment, w którym w oparciu o wewnętrzną konfigurację organiczną człowieka systemy te będą mogły najlepiej zostać zorganizowane w organizm ludzki. Zatem zwykła astrologiczna narodzinowość nie jest brana tu pod uwagę. Ale można powiedzieć, że pewna dusza ma usposobienie, które, mówiąc duchowo, polega na tym, że Wenus jest w baranie, że mistycyzm jest w znaku idealizmu. Siły, które powstają w ten sposób, nie trwają przez całe życie. Zmieniają się, to znaczy człowiek wchodzi pod inne wpływy, pod inne duchowe znaki zodiaku, a także pod inne nastroje duszy. Przypuśćmy, że człowiek ten zmienia się w taki sposób, że w trakcie swojego życia wchodzi w nastrój empiryzmu, że mistycyzm przeszedł niejako w empiryzm, a empiryzm stoi pod znakiem racjonalizmu. Widzicie, tak jak to wczoraj nakreśliłem, to idąc od środka, empiryzm łączy się z mistycyzmem w symbolicznym obrazie, tak jak Słońce łączy się z Wenus. Dusza posunęła się w kierunku empiryzmu w odniesieniu do nastroju i jednocześnie postawiła się pod znakiem racjonalizmu. W życiu duszy wyraża się to w taki sposób, że taka dusza zmienia swój światopogląd. To, co wyniosła w czasach, gdy mistycyzm charakteryzował się idealizmem, być może właśnie dlatego, że była ona szczególnie silną osobowością, zmieni ją, pozwoli jej przejść w inny niuans światopoglądowy. Będzie ona twierdzić i mówić inaczej. Gdy światopogląd mistycyzmu przekształci się w ten sposób w empiryzm, a ten ostatni ustawi się pod znakiem racjonalizmu. Ale z tego, co właśnie wyjaśniłem, można też wywnioskować, że dusze ludzkie mogą mieć tendencję do zmiany znaku i nastroju swojego światopoglądu. Dla tej duszy skłonność do zmian jest, że tak powiem, już wskazana. Załóżmy, że chce ona tę tendencję w życiu kontynuować, że chce przejść od empiryzmu do następnego nastroju duszy, do woluntyzmu. A gdyby w ten sam sposób rozwijała się w znakach zodiaku, to musiałaby wejść w matematyzm. Tym samym musiałaby przejść do światopoglądu, który w tym symbolicznym obrazie odchyla się pod kątem 60 stopni od pierwszej linii, gdzie mistycyzm stał w znaku idealizmu. I taka dusza, w trakcie tego samego wcielenia, wyrażałaby wtedy matematyczną strukturę świata, przenikniętą wolą i opartą na woli. To właśnie by wyrażała. Ale jedna rzecz staje się oczywista i prosiłbym, abyście mieli to na uwadze,
że dwie takie konstelacje, które w biegu czasu są obecne w duszy, gdy stoją one w taki sposób, że tworzą kąt 60 stopni, wtedy przeszkadzają sobie, wpływają na siebie niekorzystnie. W astrologii fizycznej jest to korzystna konstelacja. W astrologii duchowej ta tak zwana pozycja sekstylowa jest niekorzystna. Wyraża się to w tym, że to ostatnie stanowisko, woluntyzm w matematyzmie, znajduje w duszy ostrą przeszkodę, tak że nie może się ona rozwijać, bo nie znajduje punktów oparcia, bo dana osoba nie wykazuje żadnych predyspozycji do tego, czym jest matematyka. Niekorzystny charakter pozycji sekstylnej wyraża to, że nie ma ona predyspozycji matematycznych. Więc tym samym ta pozycja, woluntyzm pod znakiem matematyzmu, nie może się uformować. Konsekwencją tego jest to, że w ten sposób nie podejmuje się prób poprawienia nastroju duszy. I ponieważ dusza, o której mowa, nie może jednak podążać tą drogą woluntyzmu w matematyzmie, to przesuwa się ona z pozycji, którą obecnie zajmuje, z empiryzmu w racjonalizmie i szuka wyjścia. Stawia się w opozycji do kierunku, który może jeszcze utrzymać. Taka dusza nie awansowałaby do woluntyzmu, jak wskazuje linia przerywana na rysunku, ale umieściłaby się z woluntyzmem w opozycji do swojego empiryzmu w racjonalizmie. Nastąpiłoby to pod znakiem dynamizmu. Woluntyzm stałby w opozycji do racjonalizmu pod znakiem dynamizmu i w trakcie swojego życia taka dusza miałaby jako swoją możliwą konstelację taką, która reprezentowałaby światopogląd oparty na szczególnym przenikaniu sił dynamizmu do świata przenikniętego wolą. Wola przeniknięta siłą wola. W astrologii duchowej jest znowu inaczej niż w astrologii fizycznej. W fizycznej opozycja ma całkiem inne znaczenie niż w tej duchowej. Tutaj opozycję wywołuje to, że dusza nie jest w stanie iść dalej drogą, która jest niekorzystna. Przechodzi więc w pozycję opozycyjną. Nakreśliłem tu dla Was to, co przeszła w trakcie swojego życia dusza niczego. Jeśli próbować zrozumieć jego drogę w jego pierwszych pracach, to można ją wytłumaczyć stanowiskiem mistycyzmu pod znakiem idealizmu. Z tego okresu pochodzą narodziny tragedii i niewczesne refleksje w czterech częściach. David Strauss, spowiednik i pisarz, o pożytku i wadzie historii dla życia, Schopenhauer jako wychowawca, Richard Wagner w Bayreuth. To jest mistycyzm pod znakiem idealizmu. Wtedy dusza posuwa się do przodu. Nadchodzi druga epoka. To wtedy powstały ludzkie, wszystko zbyt ludzkie, Czerwień poranka i Wesoła nauka. Tutaj empiryzm stoi pod znakiem racjonalizmu. W trzecim okresie, wyłaniającym się z pozycji opozycyjnej, są pisma oparte na woli mocy, na woli przepojonej siłą, mocą, poza dobrem i złem, o genealogii moralności, sprawa Wagnera, Zmierzch idoli, Antychryst. Tak mówił Zaratustra. Widzicie więc, jak istnieje wewnętrzna prawidłowość między duchowym kosmosem a sposobem, w jaki człowiek stoi w tym duchowym kosmosie. Można tak powiedzieć, jeśli używa się symboli astrologii, jednak one oznaczają teraz coś innego. W przypadku niczego było tak, że w pewnym okresie jego życia Wenus pojawiła się w baranie, ale kiedy ta konstelacja dla jego duszy przeszła do Słońca w znaku byka, to nie mógł on się rozwijać, nie mógł przejść do Marsa w znaku bliźniąt, ale przeszedł w opozycję. Przeszedł do Marsa w znaku Skorpiona. Jego ostatnia faza filozoficzna charakteryzuje się tym, że był on w Marsie pod znakiem Skorpiona. Taką konstelację można znieść, wytrzymać tylko wtedy, gdy ktoś zanurzy się w światopoglądzie duchowym, w okultyzmie lub czymś podobnym i zejdzie na niższe pozycje poniżej linii idealizm-realizm. W przeciwnym razie konstelacje te muszą mieć niekorzystny wpływ na samego człowieka. Stąd tragiczny los Nietzschego. Można przetrwać górne konstelacje, jeśli jest się w stanie umieścić siebie w świecie w odpowiedni sposób poprzez warunki zewnętrzne. To, co leży poniżej linii przechodzącej od idealizmu do realizmu, można znieść tylko wtedy, gdy zanurzy się w nauce duchowej, czego Nietzsche nie był w stanie zrobić. Przez umieszczenie siebie na zewnątrz w świecie rozumiem wszystko to, co można osiągnąć na przykład przez edukację, przez zewnętrzne warunki życia,
bierze się pod uwagę wszystko, co leży powyżej linii idealizm-realizm. W przypadku wszystkiego, co leży poniżej linii idealizm-realizm, w rachubę wchodzi życie medytacyjne, życie polegające na studiowaniu i rozumieniu nauk duchowych. Aby zrozumieć implikacje tego, co zostało nakreślone w tych wykładach, trzeba wiedzieć, co następuje. Trzeba sobie uświadomić, czym właściwie w ludzkim doświadczeniu jest myśl, jak myśl wchodzi w ludzkie doświadczenie. Surowy materialista naszych czasów uważa za zgodne z jego intencjami mówienie o mózgu tworzącym myśl, czy raczej o centralnym systemie nerwowym tworzącym myśl. Dlatego, kto widzi poprzez rzeczy, jest to tak samo prawdziwe jak myślenie, że gdy patrzy się w lustro, to lustro stworzyło twarz, którą się widzi. Ale ono nie tworzy twarzy, którą się widzi, bo twarz jest poza lustrem. Lustro tylko odbija twarz, rzutuje ją z powrotem. Wyjaśniałem to już wielokrotnie na publicznych wykładach. Zupełnie podobnie jest z myślami, których doświadcza człowiek. Powstrzymajmy się teraz od innych treści dotyczących duszy. Doświadczenie myśli, które jest aktywne i realne w duszy, gdy człowiek doświadcza myśli, nie jest przez mózg wytwarzane bardziej, niż obraz twarzy jest wytwarzany przez lustro. W rzeczywistości mózg działa tylko jako aparat odbijający, tak, że odzwierciedla aktywność duszy, która staje się widzialna dla niej samej. Mózg ma naprawdę tak mało wspólnego z tym, co człowiek postrzega jako myśli, jak lustro ma wspólnego z waszą twarzą, gdy widzicie swoją twarz w lustrze. Ale jest tam coś jeszcze. Myśląc, człowiek właściwie postrzega tylko ostatnią fazę swojej aktywności myślowej, swojego doznania myślowego. Aby to wyjaśnić, chciałbym ponownie użyć porównania z lustrem. Pomyślcie, że chcecie stanąć przed lustrem i zobaczyć w nim swoją twarz. Jeśli jednak nie macie tam lustra, to nie możecie zobaczyć swojej twarzy. Możecie wpatrywać się tam tak długo, jak chcecie, ale nie możecie zobaczyć swojej twarzy. Jeśli chcecie ją zobaczyć, to musicie popracować nad tym, co tam jest, aby stało się to lustrem. Czyli najpierw trzeba to przygotować tak, aby to mogło wytworzyć lustrzane odbicie. Kiedy już to zrobicie, a potem spojrzycie w to, to zobaczycie swoją twarz. Dusza musi zrobić z mózgiem to samo, co człowiek zrobiłby z lustrem. Właściwa czynność umysłowa polegająca na postrzeganiu myśli jest poprzedzona taką aktywnością, że jeśli chce się na przykład postrzegać myśl lew, to najpierw wprawia się w ruch części mózgu w jego głębi w taki sposób, że stają się one lustrami dla postrzegania myśli lew. A tym, kto zamienia mózg w lustro, jesteście wy sami. To, co ostatecznie postrzegacie jako myśli, to lustrzane odbicia. To, co najpierw musicie przygotować, aby pojawiło się odpowiednie lustrzane odbicie, to jakaś część mózgu. To wy sami, ze swoją aktywnością duszy, wprowadzacie mózg w tę strukturę i w zdolność do tego, by mógł on odzwierciedlać to, co myślicie, jako myśl. Jeśli chcecie wrócić do aktywności, która leży u podstaw myślenia, to jest to aktywność, która interweniuje z duszy do mózgu i działa w mózgu. I jeśli wykonacie pewną czynność z duszy w mózgu, to takie odbicie w mózgu spowoduje, że postrzegacie myśl lew. Widzicie, tam musi być najpierw to, co duchowo-duszne. To musi działać na mózg. Następnie, poprzez tę duchowo-duszną aktywność, mózg staje się aparatem lustrzanym, który odbija myśl z powrotem. To jest prawdziwy proces, który dla tak wielu ludzi obecnych czasów jest tak mylący, że nie mogą go w ogóle uchwycić. Ten, kto posuwa się nieco do przodu w okultystycznym postrzeganiu, może rozróżnić obie fazy aktywności duszy. Może śledzić, że jeśli chce coś myśleć, to przede wszystkim musi nie tylko uchwycić myśl, ale musi ją przygotować. To znaczy musi przygotować swój mózg. Gdy przygotuje go tak dalece, że jest on jak lustro, wtedy ma myśli. Ilekroć ktoś chce prowadzić badania okultystyczne, to aby móc sobie wyobrazić pewne rzeczy, ma zawsze najpierw za zadanie, aby nie wyobrażać sobie od razu, ale aby najpierw wykonać aktywność, która przygotowuje wyobrażenie. To właśnie jest tak niezwykle ważne do rozważenia. Musimy rozważać te rzeczy, bo dopiero wtedy, gdy je rozważamy, mamy przed sobą prawdziwą skuteczność myśli ludzkiej.
Dopiero teraz wiemy, jak działa ludzka aktywność myślowa. Ta aktywność myślowa najpierw chwyta mózg, czy odpowiednio gdzieś tam centralny układ nerwowy wykonuje czynność. Niech będzie, że powiedzmy, porusza jakoś atomistyczne części, wprowadza je w jakiś ruch. W ten sposób stają się one aparatem lustrzanym, a myśl zostaje odbita i dusza staje się świadoma jej jako takowej myśli. Musimy więc rozróżnić dwie fazy. Najpierw ta duchowo-duszna, wpływająca na pracę mózgu. Następnie po tym, gdy przez duszę została wykonana przygotowawcza praca nad mózgiem dla tej percepcji, przychodzi sama percepcja. U zwykłego człowieka praca mózgu pozostaje całkowicie w podświadomości. Postrzega on jako prawdziwe jedynie odbicie. W przypadku badacza okultystycznego rzeczywiście istnieje fakt, że trzeba najpierw doznać przygotowania. Człowiek musi doznać, jak trzeba wlać w siebie aktywność duszy i najpierw przygotować mózg, by ten pozwolił sobie na przedstawienie myśli. To, co teraz wyjaśniłem, dzieje się u ludzi nieustannie między przebudzeniem a zasypianiem. Aktywność myślowa zawsze działa na mózg i tym samym czyni mózg aparatem lustrzanym dla myśli przez cały stan czuwania. Ale nie wystarczy, że jest w nas przepracowywane przez aktywność myślową tylko to, co sami przepracowujemy. Jest to bowiem, można powiedzieć, wąsko ograniczona aktywność, która jest wykonywana przez to, co duchowo-duszne. Kiedy budzimy się rano, nie śpimy przez cały dzień i idziemy spać wieczorem, to aktywność duchowo-duszna należąca do myślenia polega na tym, że aktywność ta pracuje przez mózg przez cały dzień i że mózg staje się w ten sposób aparatem lustrzanym. Ale najpierw musi być tam mózg. Dopiero wtedy aktywność duchowo-duszna może wyżłabiać swoje małe ryty, można powiedzieć swoje notatki i grawerunki na mózgu. Więc mózg musi tam być w swojej głównej formie, w swojej głównej masie. Ale to nie wystarczy dla naszego ludzkiego życia. Nasz mózg nie mógłby pracować przy codziennych czynnościach, gdyby cały nasz organizm nie był tak przygotowany, aby stanowił podstawę do codziennej pracy. I ta praca, którą przygotowuje człowiekowi jego organizm, pochodzi z kosmosu. Tak jak codziennie od momentu przebudzenia do momentu zaśnięcia pracujemy, trywialnie rzecz ujmując, nad grawerowaniem mózgu, co czyni go aparatem odbijającym codzienne myśli, tak też tam, gdzie nie możemy sami siebie grawerować, czyli nadawać sobie formy. Forma musi być nam nadana z wnętrza kosmosu. Tak jak nasze małe myśli pracują w mózgu i tworzą swoje małe grawerunki, tak cały nasz organizm musi być zbudowany z wnętrza kosmosu, według tego samego wzorca aktywności myślowej. I dzieje się tak. Ponieważ to samo, co pracuje w nas na małych grawerunkach, jest obecne w kosmosie, falując i tkając przez ten kosmos jako aktywność myśli. Na przykład to, co ostatecznie objawia nam się w ideach, to co mamy jako idealizm, jest obecne w kosmosie duchowym jako aktywność powodująca idealizm. I może mieć to taki wpływ na człowieka, że przygotowuje cały jego organizm, tak że ma on tendencję do idealizmu. W ten sam sposób w człowieku są przepracowywane inne niuanse w nastrojach i znakach z duchowego kosmosu. Człowiek jest zbudowany według myśli kosmosu. Kosmos jest wielkim myślicielem, który wygrawerował w nas naszą formę aż do ostatniego paznokcia, tak jak nasza mała praca myślowa czyni małe grawerunki w mózgu podczas naszego codziennego życia. Tak jak nasz mózg, to znaczy tylko w odniesieniu do małych obszarów, w których mogą zachodzić grawerunki, jest pod wpływem pracy myślowej, tak cała nasza ludzka istota jest pod wpływem kosmicznej pracy myślowej. Co to oznacza? Dlatego, co przedstawiłem tu jako przykład Nietzschego, oznacza to, pod wpływem kosmosu Nietzsche został tak przygotowany w swojej karmie przez swoje wcześniejsze wcielenie, że w pewnym punkcie czasu na mocy tego wcześniejszego wcielenia siły idealizmu i mistycyzmu, które działały razem, ponieważ mistycyzm znajdował się pod znakiem idealizmu, tak działały na całą jego konstytucję cielesną, że początkowo był on w stanie stać się mistycznym idealistą. Wtedy konstelacja zmieniła się we wskazany sposób. Jesteśmy pomyślani z kosmosu. Kosmos myśli nas. I tak, jak w naszej małej, codziennej pracy myślowej, robimy w mózgu małe grawerunki. I potem idee, lew, pies, stół,
Róża, książka, góra, dół, lewo, prawo przychodzą do naszej świadomości jako odbicia tego, co wcześniej przygotowaliśmy w mózgu. To znaczy tak, jak ostatecznie postrzegamy lwa, psa, stół, różę, książkę, górę, dół, piszemy, czytamy poprzez przetwarzanie mózgu. Tak istoty hierarchii świata działają w taki sposób, że wykonują wielką czynność myślenia, która graweruje w świecie rzeczy większe, niż my grawerujemy z naszą codzienną aktywnością myślową. W ten sposób powstają nie tylko małe, drobne grawerunki, które są następnie odzwierciedlane indywidualnie jako nasze myśli, lecz to my sami, w całej naszej istocie, ukazujemy się ponownie istotom z wyższych hierarchii jako ich myśli. Tak jak nasze małe procesy mózgowe odzwierciedlają nasze małe myśli, tak my, będąc wyrytymi w świecie, odzwierciedlamy myśli kosmosu. Kiedy hierarchie kosmosu myślą, myślą na przykład nas, ludzi. Tak jak z naszych małych cząstek mózgu wychodzą nasze małe myśli, tak wychodzi z hierarchii to, co one tworzą, a do czego także i my należymy, a są to ich myśli. Tak jak części naszego mózgu są dla nas zwierciadlanymi aparatami odbijającymi, które najpierw przepracowujemy dla naszych myśli, tak my, małe istoty, jesteśmy tym, co hierarchie kosmosu przygotowują dla swoich myśli. Pod pewnym względem możemy więc powiedzieć, możemy czuć się wobec kosmosu tak, jak mała część naszego mózgu mogłaby się czuć wobec nas. Ale tak mało, jak my jesteśmy duchowo-dusznie tym, czym jest nasz mózg. Byty hierarchii duchowych są tak samo mało nami. Dlatego jesteśmy niezależni w stosunku do bytów z wyższych hierarchii i możemy powiedzieć, w pewien sposób służymy im, aby one mogły poprzez nas myśleć. Ale jesteśmy jednocześnie niezależnymi bytami, które mają swoje własne ja w sobie, tak jak nawet w pewien sposób cząstki naszego mózgu mają swoje własne życie. W ten sposób odnajdujemy związek między myślą ludzką a myślą kosmiczną. Myśl ludzka jest regentem mózgu. Myśl kosmiczna jest takim regentem, że my sami należymy całą naszą istotą do tego, co ona ma do wykonania. Jednakże, ponieważ nie zawsze może zastosować wszystkie swoje myśli do nas w ten sam sposób ze względu na naszą karmę, to musimy być zbudowani zgodnie z jego logiką. Tak więc my, istoty ludzkie, mamy logikę, według której myślimy i tak samo duchowe hierarchie kosmosu mają swoją logikę. A ich logika polega na tym, co zapisaliśmy jako schemat. Tak jak na przykład, kiedy myślimy lew jest ssakiem, łączymy dwa pojęcia, aby stworzyć osąd. Tak też duchowe hierarchie kosmosu myślą dwie rzeczy razem, mistykę i idealizm. Niech mistyka pojawi się w idealizmie. Pomyślcie o tym najpierw jako o aktywności przygotowawczej kosmosu. Niech mistyka pojawi się w idealizmie. Tak brzmi twórcze. Płaskie, twórcze słowo. Dla bytów hierarchii duchowych akt przygotowawczy polega na pochwyceniu istoty ludzkiej, której karma odpowiada uformowaniu się w niej dyspozycji do zostania mistycznym idealistą. Wypromieniowane z powrotem do hierarchii kosmosu to, co dla nas nazwalibyśmy myślą. Dla nich jest wyrazem człowieka, który jest mistycznym idealistą, który jest ich myślą po tym, jak przygotowały kosmiczny osąd. Niech w idealizmie pojawi się mistycyzm. Mamy, że tak powiem, zarejestrowane wnętrze kosmicznego słowa, kosmicznego myślenia. To, co nakreśliliśmy na diagramie jako kosmiczną logikę, pokazuje nam, jak myślą duchowe hierarchie kosmosu. Na przykład, niech empiryzm objawi się pod znakiem racjonalizmu i tak dalej. Spróbujmy sobie przedstawić, co może w ten sposób być pomyślane w kosmosie. Może być pomyślane. Niech mistycyzm objawi się pod znakiem idealizmu. Niech się zmieni. Niech stanie się empiryzm pod znakiem racjonalizmu. Opór. To, co nastąpiłoby dalej, byłoby fałszywym osądem kosmicznym. Myśl zostaje odwrócona. Mamy skorygowane błędne myślenie, tak jak weryfikujemy jakąś myśl. Musi pojawić się trzeci punkt widzenia. Woluntyzm pod znakiem dynamizmu. Wynik tych trzech osądów wypowiadanych przez wieki w światach kosmicznych pojawia się w człowieku Nietzsche i promieniuje z powrotem jako myśl kosmosu.
W ten sposób przemawia suma duchowych hierarchii w kosmosie. A nasza ludzka aktywność myślowa jest jej obrazem, małym obrazem. Światy odnoszą się do ducha lub duchów kosmosu, tak jak nasz mózg odnosi się do naszej duszy. W ten sposób możemy spojrzeć na to, na co powinniśmy patrzeć tylko z pewnym szacunkiem, z uświęconym respektem. Stajemy bowiem niejako z czymś takim przed tajemnicami ludzkiej indywidualności. Uczymy się pojmować, że, jeśli mogę wyrazić się obrazowo, oczy istot z wyższych hierarchii wędrują po indywidualnościach ludzkich i że te indywidualności są dla nich tym, czym dla nas są poszczególne litery książki, w której czytamy. To jest to, na co możemy patrzeć tylko z uświęconą nieśmiałością. Podsłuchujemy aktywność myślową kosmosu. W naszych czasach zasłona takiej tajemnicy musi być w pewnym stopniu podniesiona, bowiem prawa, które zostały tutaj wskazane jako prawa myśli kosmosu, są aktywne w człowieku, a ich poznanie może spowodować w nas, że zrozumiemy życie i że rozumiejąc to życie, nauczymy się rozumieć siebie. Nauczymy się rozumieć w taki sposób, że będziemy wiedzieć, nawet jeśli w pewien sposób będziemy musieli być umieszczeni w życiu jednostronnie przez to czy tamto. Należymy do wielkiej całości, bo jesteśmy członkami myślącej logiki kosmosu. A nauka duchowa prowadzi nas do przejrzenia tych związków, dając nam w ten sposób instrukcję do zrozumienia naszej jednostronności w odniesieniu do naszych dyspozycji, jak również do uczynienia siebie bardziej wszechstronnymi dzięki wglądom nauki duchowej. Wtedy znajdziemy nastrój, który jest niezbędny w naszych czasach. W naszych czasach, gdy wiele wiodących duchów nie ma nawet śladów wglądów okoliczności, które zostały tu poruszone, doświadczamy, że ludzie mimo wszystko znajdują się w tych okolicznościach, ale nie wiedzą, jak w tych okolicznościach żyć. W ten sposób doprowadzają jednak do czegoś, co powoduje konieczność zrównoważenia. Weźcie na przykład Wundta, którego przedstawiłem wczoraj. Jego jednostronność spowodowana jest bardzo specyficzną konstelacją. Załóżmy, że Wundt mógłby kiedykolwiek doprowadzić się do zrozumienia nauki duchowej. Wtedy pojąłby swoją jednostronność w taki sposób, że powiedziałby sobie: cóż, stojąc tam z empiryzmem i tak dalej, jestem w stanie wykonać dobrą pracę w pewnych dziedzinach. Pozostanę w tych dziedzinach, a resztę uzupełnię nauką duchową. Do takiego wniosku by doszedł. Nie chce jednak wiedzieć nic o nauce duchowej. Co zatem robi? Podczas gdy Wundt mógłby wykonać dobrą, produktywną pracę w konstelacji, która jest dokładnie jego własną, to jednak z tego, co może zrobić na mocy tej konstelacji, czyni ogólną filozofię. Podczas gdy w przeciwnym razie mógłby prawdopodobnie zrobić jeszcze większe rzeczy. Rzeczy samej o wiele większe i bardziej pożyteczne, gdyby porzucił filozofowanie i zamiast wymyślać wszelkiego rodzaju filozofię, gdyby eksperymentował na zjawiskach duszy, które rozumie i gdyby badał naturę osądów matematycznych, które również rozumie, bo wtedy byłby na właściwej drodze. Ale przez wielu musi być powiedziane to. Nauka duchowa, tak jak musi obudzić ducha, aby rozpoznał, jak powinien istnieć pokój między światopoglądami, tak samo musi z drugiej strony ostro wskazywać na przekroczenie tego, co wynika z koniecznościowego trzymania się konstelacji przez osobistości dnia dzisiejszego, które wyrządzają wielką szkodę przez sugestywne wpływanie na świat osądami, które zostały wydane bez uwzględnienia ich konstelacji. Należy ostro odrzucić jednostronność, która chce utwierdzić się w przekonaniu, że jest całością. Świata nie da się wyjaśnić człowiekowi, który ma predyspozycję do jednego lub drugiego. A jeśli chce to w ten sposób wyjaśnić i ustanowić filozofię, to ta filozofia ma niekorzystne skutki i zadaniem nauki duchowej staje się odrzucenie wyniosłych roszczeń tej jednostronności, która ustawia się w świecie jako całość. Im mniej jest zmysłu i usposobienia dla nauki duchowej w naszych czasach, tym bardziej musi się ujawnić scharakteryzowana jednostronność. Widzimy więc, że właśnie znajomość istoty myśli ludzkiej i kosmicznej może nas doprowadzić do właściwego zrozumienia znaczenia i zadania nauki duchowej w naszych czasach oraz do zrozumienia w niej tego, co może ją wprowadzić w naszych czasach we właściwy stosunek do innych tzw. prądów duchowych, zwłaszcza filozoficznych. Byłoby pożądane, aby spostrzeżenia tego rodzaju, jakie staraliśmy się przynieść w tych wykładach, w
wpisały się dość głęboko w serca i duszę naszych przyjaciół tak, aby bieg antropozoficznego prądu duchowego przez świat był taki, że zostanie obrany bardzo określony, prawdziwy kierunek. Jeśli weźmie się pod uwagę takie rzeczy, wtedy coraz bardziej rozpozna się, jak człowiek jest ukształtowany przez to, co żyje w nim jako myśli kosmiczne. Właśnie dzięki takiej ekspozycji jeszcze głębiej nam się objawia, niż mogłoby to wyglądać w inny sposób, myśl taka, jak Fichtego, który mówi: to, jaką filozofię ma człowiek, zależy od tego, jakim jest człowiekiem. Tak, naprawdę to, jaką filozofię ma człowiek, zależy od tego, jakim jest człowiekiem. To, że Fichte w pierwszym okresie swego wcielenia, w którym żył jako Fichte, mógł wypowiedzieć jako zasadniczy nerw swego światopoglądu: nasz świat jest słowem tworzywem naszej powinności, pokazuje równie dobrze jak powyższe słowa, które wypowiedział później o tym, jak jego dusza zmieniła swą konstelację w duchowym kosmosie, to znaczy jak bogato ta dusza była uformowana tak, że hierarchie duchowe mogły ją przeformować, aby przez nią myśleć różne rzeczy dla siebie. Coś podobnego można by powiedzieć na przykład o niczem. Wiele aspektów światopoglądu wyłania się zwłaszcza wtedy, gdy trzymamy przed duszą takie rzeczy, jakie zostały scharakteryzowane w tych czterech wykładach. Najlepszym, co możemy z tego zyskać, jest faktycznie to, że poprzez takie rzeczy zaglądamy coraz głębiej w duchową strukturę świata, a także, że zaglądamy w nią z uczuciem i odczuciem. Gdyby przez taki cykl wykładów można było osiągnąć tylko jedno, to, aby jak najwięcej waszych dusz powiedziało sobie: tak, jeśli chce się zanurzyć w świecie duchowym, czyli w świecie prawdy, a nie w świecie błędu, to trzeba naprawdę choć raz wyruszyć na tę drogę. Wiele bowiem trzeba na tej drodze rozważyć, aby dojść do źródeł prawdy. I nawet jeśli na początku mogłoby mi się wydawać, że tu czy tam pojawiła się jakaś sprzeczność, że nie mogę zrozumieć tego czy tamtego, to i tak chcę sobie powiedzieć, że świat nie jest po to, aby był zrozumiały w każdej sytuacji ludzkiego pojmowania i że wolałbym zostać poszukiwaczem niż człowiekiem, który zawsze tylko staje wobec świata w taki sposób, że pyta: co jest dla mnie pojmowalne, co nie jest dla mnie pojmowalne. Jeśli ktoś staje się poszukiwaczem, jeśli poważnie wchodzi na drogę poszukiwania, wtedy uczy się uznawać, że musi zbierać impulsy z najróżniejszych stron, aby zdobyć jakieś zrozumienie świata. Wtedy całkowicie oducza się tego sposobu patrzenia na świat, który tak stawia się wobec świata. Czy ja to rozumiem? Czy ja tego nie rozumiem? Ale szuka i szuka i dalej szuka. Najgorszymi wrogami prawdy są zamknięte światopoglądy, które dążą do zamknięcia, które chcą wyrzeźbić kilka myśli i wierzą, że z kilku myśli mogą zbudować gmach świata. Świat jest nieskończony jakościowo i ilościowo i będzie błogosławieństwem, jeśli uda się znaleźć pojedyncze dusze, które chcą widzieć jasno, szczególnie w odniesieniu do tego, co w naszych czasach jest tak straszne, jak zarozumiała jest jednostronność, która chce być całością. Chciałbym to powiedzieć z krwawiącym sercem. Największą przeszkodą w rozpoznaniu sprawy, jak w mózgu odbywa się praca przygotowawcza do aktywności myślowej, jak mózg staje się w ten sposób lustrem i odbija życie duszy. Sprawy, której rozpoznanie sobie mogłoby rzucić nieskończone światło na wiele innych fizjologicznych rozpoznań. Największą przeszkodą w rozpoznaniu tej sprawy jest obłąkana fizjologia dnia dzisiejszego, która mówi o dwóch rodzajach nerwów, o nerwach motorycznych i sensorycznych. Tę kwestię poruszyłem już w niektórych wykładach. Aby wyprowadzić tę doktrynę, która wszędzie prześladuje fizjologię, wcześniej fizjologia musiała w rzeczy samej stracić wszelki rozsądek. Niemniej jednak jest to dziś doktryna akceptowana na całym świecie i jest ona przeszkodą do jakiegokolwiek prawdziwego zrozumienia natury myśli i natury duszy. Myśl ludzka nigdy nie może być poznana, jeśli fizjologia stanowi taką przeszkodę dla poznania myśli. Ale doszliśmy tak daleko, że bezpodstawna fizjologia otwiera dziś każdy podręcznik psychologii, nauki o duszy i uzależnia ją od siebie. W ten sposób zablokowana zostaje droga do poznania myśli kosmicznej. Człowiek uczy się rozpoznawać, czym jest myśl w kosmosie dopiero wtedy, gdy czuje, czym jest myśl w człowieku, gdy czuje tę myśl w prawdzie.
jako tę, która jako myśl nie ma nic innego wspólnego z mózgiem, jak tę, która sama jest panem tego mózgu. Gdy jednak rozpoznało się myśl w jej istocie, w sobie jako myśl ludzką, wtedy już czuje się siebie z tą myślą w kosmicznym wnętrzu. A nasza wiedza o prawdziwej naturze myśli ludzkiej rozszerza się również na wiedzę o prawdziwej naturze myśli kosmicznej. Jeśli nauczymy się prawidłowo rozpoznawać, jak myślimy, to nauczymy się również rozpoznawać, jak jesteśmy myśleni przez siły kosmosu. Tak, zyskujemy nawet możliwość wglądu w logikę hierarchii. Poszczególne elementy osądów hierarchii, pojęcia dotyczące hierarchii. Spisałem je dla Was. W 12 duchowych znakach zodiaku, w 7 nastrojach światopoglądowych i tak dalej leżą pojęcia hierarchii. A to, czym są ludzie, to osądy o kosmosie, które wyłaniają się z tych pojęć. W ten sposób czujemy się osadzeni w logice kosmosu. To znaczy, ujmując realnie, w logice hierarchii kosmosu, w jego obrębie, czujemy się jako dusze osadzone w kosmicznych myślach, tak jak czujemy, że mała myśl, którą myślimy, jest osadzona w naszym życiu duszy. Pomedytujcie raz nad ideą. Myślę swoimi myślami. I jestem myślą myślaną przez hierarchię kosmosu. Moja wieczność polega na tym, że myśli hierarchii są wiecznością. A kiedy już zostanę pomyślany przez jedną grupę hierarchii, wtedy zostaję przekazany, tak jak myśl człowieka jest przekazywana od nauczyciela do ucznia, z jednej grupy do drugiej, aby ta ostatnia mogła dalej myśleć mnie w moim wiecznym, prawdziwym bycie. W ten sposób czuję się wewnątrz myślowego świata kosmosu. Na tym kończymy ten krótki cykl wykładów.